Dzień dobry, proszę Państwa. Chciałem właśnie powiedzieć, że psychiatrzy znowu popełnili przestępstwo. Teraz zgwałcili niewinną małą dziewczynkę, 13-letnią, brutalnie, parę psychiatrów i tak dalej. Widzicie, psychiatrzy to są kryminaliści. Zawsze nimi byli i zawsze nimi będą. Oni właśnie wydają wyroki sądowe. Oni w życiu nic nie osiągnęli, nic nie osiągną. Jakieś pseudonauka. Nic w życiu nie można tak powiedzieć, niż to, że lewactwo, psychiatria i aborcja to jest najgorsze, co mogło nas spotkać. A, jeszcze żydostwo i masoneria. No i jeszcze inne rzeczy. To trzeba akurat wymienić. I też to, co najgorsze, że tacy ludzie nami rządzą, z lewa i z prawa. Ale tutaj trzeba właśnie powiedzieć, że psychiatrzy to są kryminaliści. To po prostu nic nie osiągnęli. Nie powinni w ogóle nic dostawać. Oni są kryminalistami. I trzeba będzie robić demonstracje, protesty. Nieważne, czy ktoś będzie chciał, żeby było badanie ambulatoryjne, czy nie. Jak najszybciej. Trzeba się pozbyć kryminalistów, zwanych psychiatrów. Trzeba robić protesty, demonstrować i tak dalej. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby psychiatra się panoszyła jak karaluch w mieszkaniu czy pluskwy. Oni to są właśnie takimi, powiedzieć, masonami, którzy tylko chcą żreć i nic nie robią. Oni po prostu są socjalistami, zwykłymi lewakami, ludźmi, którzy są... Psychiatrzy są za aborcją i to jest taka prawda. Każdy. I teraz, jeżeli można by powiedzieć, to są jeszcze kryminaliści. Oni po prostu jedynie co chcą, to tylko żreć. Nic więcej. No wiadomo, może się jakiś dobry znajdzie, ale zawsze będzie klaskał, jak inni będą chcieli. Nie można demoralizować wszystkich, ale trzeba mówić, że większość jest taka. I że właśnie pokazywać ich wady, bo to są wady. I tak samo najgorsza jest psychiatria i tak samo najgorsza jest aborcja. To można porównywać, że to jest to samo. Tutaj musicie ze mną się zgodzić. No to do usłyszenia i czołem.